Witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i właśnie jakieś 3 godziny temu po raz pierwszy w życiu zagrałem w Dark Souls 3 na Gamescomie 2015. Oczywiście zagrałem po raz pierwszy, pierwszego dnia jak tylko tutaj byłem, to była pierwsza gra, jaką w ogóle grałem tutaj, bo to był mój priorytet. I chciałbym w tym filmie podzielić się z wami moimi pierwszymi, naprawdę pierwszymi wrażeniami. Myślę, że jeszcze tak można powiedzieć, że na świeżo. Chciałem to w ogóle nagrać już z tej hali, ale było tam po pierwsze strasznie głośno, był straszny tłok, byście mnie na pewno nie słyszeli, bym myśli też nie mógł zebrać dobrze, tak jak teraz sobie tutaj w spokoju mogę na to pozwolić. A przy okazji ciągle tam jakaś muzyka w tle grała, więc bałbym się, że po pierwsze wy byście mnie nie słyszeli, a po drugie naruszyłbym jakieś prawa autorskie w tym filmie, więc stwierdziłem, że jakieś tam przebitki będą leciały, a ja będę tutaj o tym Dark Souls odpowiadał. Zacznijmy od początku. Nie ma żadnego gameplayu, ponieważ po pierwsze był surowy, naprawdę surowy zakaz nagrywania jakiegokolwiek materiału z tej gry. No i było to dość mocno przestrzegane, a to znaczy, że to wszystko było tak zrobione, że całe te monitory były tak obudowane, tak na takiej scenie to się grało, tak chyba 20 osób tam wchodziło i nie było opcji, żeby tam nagrać, bo w kątach stały osoby, które po prostu patrzyły na to, jak sobie radzimy, pilnowały tam oczywiście też czasu, no i po prostu nie było szansy, żeby cokolwiek takiego nagrać. Więc to, co było w sieci, to nie wiem, jak to się tam znalazło, ale być może, no nieważne, nie zagłębiamy się tutaj w szczegóły. Słuchajcie, zacznijmy od początku. Jak to wyglądało? Bo czekało się jakieś 3,5 godziny, grało się 10 minut, ale przez te 10 minut zaobserwowałem naprawdę bardzo dużo i nie grałem, mam nadzieję, po raz ostatni na Gamescomie, ponieważ w następnych dniach również spróbuję sobie w Dark Souls 3 oczywiście zagrać. Tylko taka mała rada, jeśli wy jesteście może na Gamescomie, za rok macie na przykład zamiar sobie pojechać, to około 20 to się już kończy. Więc tak się o 19 może zacznijcie najlepiej rozglądać, bo tam wtedy kolejki są dwa razy mniejsze, czasami trzy razy mniejsze i nie trzeba tyle czekać, bo mówię, ja czekałem te 3 godziny, ponad 3,5, to była masakra. I co zaobserwowałem przez ten czas? Po pierwsze, jak już weszliśmy sobie do menu gry, graliśmy na Xboxach chyba, bo był pad od Xboxa i mieliśmy do wyboru dwie klasy. Mieliśmy do wyboru klasę, były cztery pola, aczkolwiek można było wybrać tylko dwie klasy. I na drugim polu, na drugim slocie był rycerz, taki klasyczny, typowy, który był też już w internecie na jakimś gameplayu, który sam też linkował na fanpage'u na Facebooku. I trzeci slot, druga klasa, to był chyba jakiś Wanderer czy coś takiego, lekki wojownik z jakimś sztyletem bodajże, choć mogę teraz tego nie pamiętać. Nie wybrałem go dlatego, że nie chciałem ryzykować, nie wiedziałem, czy będzie opcja zmiany klasy, jak mi nie podpasuje, więc wolałem sprawdzonego rycerza sobie ograć. I co z tego rycerza zaobserwowałem? Pierwsza, zasadnicza, duża różnica, bo widziałem, że też na grupie facebookowej Dusze Dema, na którą serdecznie zapraszam, link macie oczywiście w opisie tego filmu, była taka rozmowa na temat tego, bo w gameplayu ktoś zaobserwował, że w lewym górnym rogu, zaraz pod paskiem staminy i życia i tak dalej, jest taki licznik. On odlicza chyba od 20 i obok tego jest taka ikona miecza. I zastanawialiście się też, tak rozważaliście, że co to może znaczyć, o co chodzi z tym licznikiem, bo on tam po którymś tam ataku zawsze malał. I zaobserwowałem już, o co z tym chodzi. Słuchajcie. Zasadniczo chodzi o to, że teraz, kiedy dzierżycie miecz normalnie i przytrzymacie sobie przycisk, no L2 powiedzmy, czyli ten, co tam ripostowało się, jak go sobie przytrzymacie, to wasza postać zmienia postawę. Zmienia postawę na taką gotową do specjalnego ataku. Możecie wtedy też na przykład sobie chodzić i możecie wtedy wykonać albo bardzo, bardzo mocny atak specjalny, czyli R2, ten strong attack normalny. I to jest taki atak, akurat jak grałem mieczem, później znalazłem jeszcze jakiś większy miecz dwuręczny i to było takie pchnięcie i na końcu jeszcze takie wyrzucenie przeciwnika do góry, naprawdę OP atak. I można było też tą postawę połączyć jakby sobie ten specjalny atak z standardowym atakiem. To wyglądało troszeczkę inaczej, też było mocne. I w ogóle ciekawa sprawa, bo teraz jest tak, że możecie swój atak standardowy, jak i chyba też mocny, możecie przytrzymać, jeśli dobrze pamiętam. Bo to 3 godziny temu było, a być może coś tutaj przekręcę, ale wydaje mi się, że tak było. Jak coś, to poprawię to, bo to mam nadzieję, że teraz sobie zagram, to zweryfikuję na 100%, ale było coś takiego, że mogliście swój standardowy lub mocny atak przytrzymać i puścić w dowolnym momencie. Mogliście go jakby ładować i mogliście sobie wtedy poczekać, aż ktoś do was podejdzie, puszczacie i atakujecie. Więc bardzo fajna sprawa z tym była i naprawdę nie bójcie się, bo jeśli chodzi o to, bo widziałem, że kilka osób się bało, że to będzie Bloodborne. Nie, tutaj naprawdę czuć Dark Souls 1 i to bardzo, bo
To jest takie kurczę połączenie wielu Soulsów, wiele fajnych rozwiązań zostało zaczerpniętych. Nasza postać, animacja, czucie, przewroty, backstaby również, bo backstaby się fenomenalnie po prostu robi. Nie z takiego kąta, że tam wiecie, 90 stopni do przeciwnika i wy go dosięgacie jakoś i go obraca, nie. Trzeba stać idealnie za plecami, ale backstaby wtedy wchodzą. Nie trzeba niczego ładować, jak w Bloodborne, nie wystarczy, że naciśnięcie standardowy atak i puch, macie backstaba. Ale połączenia różnych rzeczy z Soulsów są. Na przykład fajne jest to, że teraz skacze się też wciśnięciem lewego drążka analogowego, a nie jakoś tam wiecie kółkiem. Jak będziecie biec sprintem i naciśnięcie kółko, to po prostu zrobicie przewrót, to jest fajna sprawa. Inne rzeczy to są przewroty oczywiście, nie ma żadnych tam odskoków jak w Bloodborne, jak to było. I jeszcze chciałem powiedzieć, że dość szybko w sumie nasza postać robiła te przewroty. Ona była zakuta dość w taką zbroję, ale nie był to powolny bohater. Ale to coś po prostu było, jakbyście mieli tak lekko obciążonego wojownika z Dark Souls 1, myślę, można tak to sobie porównać. Także to pewnie była postać, która mogła mieć naprawdę bardzo dużo pancerza na sobie i tak, żeby po prostu ludzie lepiej ogarniali. W ogóle ciekawa sprawa, bo naprawdę dużo skarbów było i udało mi się podnieść firebomby, którymi się rzucało naprawdę mocno. Zaczynaliście z 10 Estusami. W ogóle jak wypijecie Estusa, to animacja tego, ta ikonka Estusa w lewym dolnym rogu zmienia się. Po prostu butelka się jakby, ta zawartość płynu w butelce się, ta jest taka elastyczna i z każdym wypitym Estusem ona się zmniejsza. I na końcu jak nie macie żadnego Estusa, to macie pustą butelkę. Bardzo fajny efekt, taki mały smaczek, ale fajnie to wygląda. Nadaje takiego klimatu też oczywiście. No i jak to tam było dalej? Podniosłem, znaczy startowaliście z tymi 10 Estusami, startowaliście jeszcze z dwoma chyba nożami do rzucania. Ja podniosłem chyba około 5 bomb jeszcze do rzucania. Była taka zielona trawa, oczywiście, tak jak też Dark Souls 1, na przyspieszenie regeneracji i staminy, jeśli dobrze pamiętam. I było jeszcze nałożenie ognia na miecz. To było OP, naprawdę. Na niektórych przeciwników to było naprawdę OP, ale nie na bossa. Udało mi się dotrzeć do bossa, nazywał się on, no coś tam po niemiecku było, ale w tym gameplayu to się zorientowałem, że to chodziło o tego dancera, tego tancerza jakiegoś tam, z doliny czegoś tam, też nie pamiętam. Bo tutaj po niemiecku to wszystko oczywiście było, to tam nie wiem, jak to dokładnie można przetłumaczyć teraz. I był on dość OP, bo tym swoim mieczem biłem go po 90 chyba 7, 98, 96, 99, no poniżej setki na pewno. I to standardowymi atakami, jak i mocnymi, coś koło tam, wszystko oscylowało w okolicy lekko poniżej 100. Było na początku dość wolny, później się zaczął rozkręcać, zostało mi jeden Estus, wypiłem go. I się tak już wkręciłem, nie? Że myślę, że już mógłbym zabić tego bossa, a tutaj co? A tutaj koniec czasu i trzeba kończyć. Ale oczywiście, no musiałem przerwać, tak, że bossa nie zabiłem, ale w ogóle jak patrzyłem po innych osobach, bo byłem tak po środku mniej więcej, to pochwalałem się, że nikt do tego bossa nie dotarł z tych osób, co widziałem. I gość, który po prostu tam z Namco Bandai, który stał, to też właśnie sobie obserwował, jak grałem, no i dał mi fajną taką puszkę z napojem Dark Souls, który jak jest napis, to jakieś zdjęcie albo filmik wrzucę wam w tle, jak widzicie pewnie, takiego Estusa w real life dostałem, który przywraca trochę życia, więc przywróci mi trochę życia, bo się trochę wkurzyłem, że musiałem odejść od tego bossa. Mam nadzieję, że go następnego dnia już zatłukę. No i generalnie lokacja, jeśli chodzi o samą lokację, może trochę wam opowiem, choć to już na pewno trochę widzieliście. Już widziałem, że są jakieś skróty tam porobione, bo były jakieś drzwi, które się otwiera z innej strony, były później jakieś jeszcze drzwi, na których był potrzebny klucz chyba. Były dwa ogniska generalnie. Do bossa trzeba było dobiec, bo po prostu no, tyle czasu było, że nie ma opcji, żeby do niego dojść, wybijając wszystko. Tam już w połowie drogi sobie zacząłem biegać. Było też kilka ścieżek, jakie można było obrać, co mi się podobało. Lokacja wyglądała bardzo Bloodborne'owo, aczkolwiek fajnie, naprawdę fajnie to wyglądało. Przeciwnicy w ogóle mnie zaskoczyli na początku, bo słuchajcie, dużo osób mówiło, że właśnie się teraz tymi Estusami strasznie szybko leczymy. A właśnie, nie było innego, nie zaobserwowałem żadnego innego źródła leczenia oprócz Estusów, żadnych klejnotów życia. Żadnych wspomagaczy, co nam delikatnie regenerują życie. Nie, tylko Estus. I teraz Estus działa też tak, że pije się go troszeczkę szybciej i odnawia on życie automatycznie. Nie ma tak, że wasz pasek zdrowia delikatnie się rozszerza tak szybko, tylko
skakuje od razu na określony poziom, po prostu zależny pewnie od ulepszania danego Estusa. No i tam on leczył około połowę paska zdrowia ten Estus, może troszeczkę więcej, nie wiem, coś takiego. Tam około połowy zdrowia, powiedzmy. No i kilka osób tam właśnie panikowało, że te Estusy teraz są zbyt OP. Powiem wam, że też podchodziłem z takim podejściem, aż zagrałem. I zauważyłem, że niektórzy przeciwnicy są naprawdę straszliwie szybcy. I wydaje mi się, że jeśli będą te Estusy przegięte, że będzie się nimi za szybko leczyć, to oni to raczej poprawią. Ale myślę, że bo gra ma być znacznie bardziej dynamiczna. Czuć to było, że ona jest znacznie bardziej dynamiczna też niż poprzedni Dark Souls 2, to na pewno. To myślę, że to leczenie troszeczkę szybsze jest niestety konieczne też w tym przypadku, ale może się mylę. Zobaczymy, jak to będzie w finalnej wersji gry po prostu wyglądało, bo ja grałem w demo oczywiście, w wersję demonstracyjną tego produktu, więc on się może dużo, dużo jeszcze zmienić do tego czasu, jak będziemy sobie grali, tak samo jak było z betą Dark Souls 2, gdzie na przykład całą animację chodzenia zmienili, więc dużo rzeczy jeszcze może ulec zmianie tutaj. Gra ma wyjść na początku jakoś 2016 roku, no ale wróćmy sobie do tych Estusów. No i ja tak sobie myślę, że no kurczę, no pewnie będzie się banalnie teraz leczyło, skoro Estusy tak się szybko bierze. I idę sobie po takim moście, moście, albo po muru zamkowym właściwie może bardziej. I atakuję jakiegoś kolesia. To tam modliło się kilku takich do takich umarłych, nieumarłych zwyczajnych, do kilku takich, co siedzieli na drzewach jakby. Niektórzy tam płakali, naprawdę klimatycznie to wyglądało. Nie wszyscy się na mnie rzucali absolutnie, tylko niektórzy po prostu się bali mnie po prostu. No i przyszedł taki dość wysoki przeciwnik, jakiś taki dwumetrowy z jakąś halabardą czy coś takiego. No i zaatakował mnie, zabiłem go. Zacząłem się leczyć właśnie i nagle nie wiadomo skąd w ogóle, bo ja niczego takiego nie widziałem. Wyskoczyły na mnie, no takie powiedzmy przeskinowane dwa psiaki. Tylko, że te dwa psiaki to były takie jakieś, nie wiem, zombie, pso, człowieki, ludzie, nie wiem, człowieki, kurde, nie wiem jak to określić w ogóle, ale takie białe jakieś stwory z taką, jak takie jeże trochę wyglądały siwe, z takimi kolcami jakby, ale te kolce lekko powiewały. Takie jakby te włosy im stały w dęba, ta sierść, nie? Takie ciekawe. No i strasznie, strasznie to było cholerstwo upierdliwe, agresywne i niebezpieczne. W ogóle, nie wiem, być może to kurczę, bo to wiecie, to było chwila, nie? Jak ja w to grałem. Starałem się jak najszybciej, jak najwięcej rzeczy zobaczyć. Zaraz wam powiem też o menu gry, gestach i tak dalej, o tym za chwilę. No to ja tak miałem wrażenie kilka razy w tej grze, że przeciwnicy działali fazami, to znaczy, że jak w danym obszarze wybiję na przykład dwóch, trzech przeciwników, to dopiero wtedy na mnie następni wychodzili i dopiero wtedy jeszcze następni wychodzili. Może to kręcę, bo mówię, bardzo szybko grałem, to były emocje i tak dalej, ale odniosłem takie wrażenie, że zabijam dwóch, trzech, patrzę czysto i nagle coś na mnie wyskakuje i nie wiedząc skąd. No i te psiaki to, powiedzmy sobie, psiaki to były naprawdę straszliwie upierdliwe. Cholerstwo, strasznie, nie polecam. No i jeśli chodzi o gesty, bo to była pierwsza rzecz, jaką chciałem zobaczyć. Menu, od razu mówię, ekwipunku nie dało się zmienić, wszystko było wyłączone, było zablokowane. I gestów chyba 10 albo 8 było. I to były gesty podstawowe. Jeśli chodzi o animacje, to machanie było identyczne jak w Dark Souls i na przykład rozpalanie ogniska również było identyczne. Tak, rozpalało się ogniska, nie gasiło się ognisk, nie robiło się żadnych rytuałów. Normalnie rozpalało się ogniska, są bonfiery w grze, więc nie musicie się martwić tutaj, że być może teraz sami będziemy sobie tworzyć te ogniska tymi rytuałami. Nie wiem, może tak będzie w finalnej wersji gry, ale potem tutaj widziałem, normalnie się rozpala ogniska, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może te rytuały będą na PvP, być może to jednak będzie dawało się w niektórych specyficznych obszarach zrobić sobie taki rytuał, nie wiem. A, i w ogóle też jak na początku mówimy o tej nowej mechanice z tym specjalnym ładowanym atakiem, których możemy aż 20 ataków takich wyprowadzić, to się regeneruje wtedy, kiedy sobie usiądziecie przy ognisku. Także to nie jest tak, że macie 20 specjalnych ataków, na przykład na całą grę, na całe podejście, na całe jedno życie, albo później musicie użyć jakiś przedmiot, żeby sobie je zresetować i zregenerować. Nie, usiądziecie przy ognisku, macie 20 ataków specjalnych na całe wasze podejście. I naprawdę polecam z nich korzystać, bo one są świetne i myślę, że mogą dużo, dużo urozmaicenia wprowadzić, a też to właśnie ładowanie ataku, że trzymacie na przykład specjalny, znaczy trzymacie normalny, mocny atak w miejscu, możecie chodzić też, to jest ciekawe, przynajmniej ja mogłem wtedy, tak widziałem, i możecie puścić w dowolnym momencie ten atak.
To fajnie wygląda, naprawdę fajnie. No i tak, no i sobie tam przeszedłem, wszedłem po tym murze zamkowym, powybijałem te psiaki, wszedłem sobie do wieży, było strasznie ciemno, nie wiedziałem jak się pochodnie odpala, być może to przy ognisku było, ale nie zauważyłem po prostu. No i tak po ciemku jakoś tam skakałem po różnych belkach, jakieś skarby sobie pozbierałem, oczywiście zaatakował mnie jakiś gigant, później zeskoczyłem do dziury w ogóle gdzieś, tam chodził w kółko, także już mówię, przeciwnicy patrolują i to już od razu też zaobserwowałem, przeciwnicy chodzą, przeciwnicy niektórzy nas nie atakują, niektórzy są pasywni, niektórzy się na nas rzucają i po prostu chcą nas rozerwać na strzępy od razu, ale chodził taki gigant po prostu, taki grubas w kółko, dookoła takich ludzi nadzianych na pal chyba, czy coś takiego. Taką ścieżkę miał, że szedłem za jego plecami, szedłem po prostu autentycznie i on mnie nie usłyszał. I przeszedłem sobie, bo nie chciałem z nim walczyć, bo ja wiedziałem, że on mnie rozwali, do bossa nie dojdę. No i później go tam wyminąłem sobie, zbiegłem po schodach, widziałem dwóch przeciwników dużych i bramę. I jak zobaczyłem bramę, to już mówiłem, aha, tu będzie boss, tu będzie boss. Przebiegłem sobie bramę, jednak mogłem otworzyć, tam ci już mnie odpuścili. Podbiegłem sobie, wszedłem do takiego kościoła, do takiej katedry, podniosłem skarb i odpaliła się cutscenka, którą oczywiście przewinąłem, no bo czas tutaj jednak był ważny. No i nałożyłem sobie ogień na broń, boss atakowany i to już wam mówiłem, że niestety brutalnie mi przerwano, także... A, i raz zginąłem na początku, po prostu zwyczajni przeciwnicy nie zaspamowali, bo się zbyt pewnie poczułem. Ale naprawdę, jeśli chodzi o Dark Souls 3, to mam nadzieję, że będzie open beta jakaś, albo przynajmniej zamknięta i że uda mi się lub komuś z was dostać i podzielimy się jeszcze tutaj naszymi wrażeniami. Ja jeszcze w następne dni, bo jeszcze będę miał kilka prób, kilka szans na zagranie sobie w Dark Souls 3, to jeszcze spróbuję sobie zagrać to, bo naprawdę warto, gra się zapowiada świetnie, nie martwcie się, że to będzie Bloodborne 2.0, być może to po prostu tylko ta pierwsza lokacja wygląda jak Bloodborne, ale to się czuje jak Dark Souls 1. W ogóle grając to, czułem każdego Soulsa. Troszeczkę ten klimat tej zbroi, taki Demon Souls, tutaj ten sterowanie a la Dark Souls 1, tutaj niektóre rozwiązania z Dark Souls 2 na przykład, że wiecie, że jest pasek jak wam się broń psuje, tutaj te skoki i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tutaj jakiś wygląd lokacji Bloodborne'owy, naprawdę fajnie to wyglądało, kurczę, fajnie to się zapowiada. Szkoda tylko, że tak krótko, nie? To jest największy minus. Szkoda, że tak krótko. No i tak jak mówiłem, nie ma opcji, żeby to nagrać, bo tak jak tam pilnują, tak kurczę, no nigdzie nie pilnowali, a jeszcze kilka innych gier grałem i obejrzałem, też byłem jakiś tam na, wiecie, zamkniętych pokazach, jakieś tam live gameplay, ale o tym powiem wam w innym filmie. Naprawdę fajnie było i to są takie moje wrażenia na żywo. Ja jak wrócę, to postaram się jeszcze to tak sobie przemyśleć, rozpisać, przeanalizować to, co widziałem, pogram jeszcze kilka razy i jak wrócę już do domu, to wtedy wam opowiem tak już bardzo, bardzo szczegółowo na temat właśnie Dark Souls 3. A to były tylko takie moje pierwsze wrażenia. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach poniżej. Naprawdę fajnie to wygląda, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I zauważyłem też jedną fajną rzecz, że jeśli chodzi o na przykład hitboxy, na co ja zawsze narzekałem, to fajnie zostały zrobione. Bo nie miałem ani jednej sytuacji, żebym narzekał na hitboxa, a też na wykrycie moich jakby co tam obrażeń przez przeciwników i odwrotnie, ale też fajnie było, że mając ten miecz dwuręczny, jak uderzyłem w ścianę, to miecz się od niej odbijał zawsze i kiedy przeciwnik walnął halabardą na przykład, czy coś tam też w tą ścianę, to też się odbijało, a nie było tak, że mój miecz się odbija od ściany, ale przeciwnika się, wiecie, przenika, nie? Jakby jak przez masło przechodzi, nie. Jak odbija się od ściany, to dla każdego. I to było naprawdę bardzo fajne i naprawdę optymistycznie podchodzę do tej gry. Minus tylko taki, jaki ja bym powiedział, ale to nie samej gry, tylko tego, jak to było zrobione, że stoisko było między dwoma, jakby na ich stoisku tam jeszcze Naruto było i hałasy straszliwe były i obok jeszcze był ten PS, Pro Evolution Soccer 16, 2016 czy coś takiego i tam komentowali to na żywo i taki huk był po prostu, że ja na słuchawkach tylko słyszałem dźwięki od czasu do czasu, jak na przykład kogoś zbackstabowałem albo jak uderzyłem trzech przeciwników naraz, albo jak boss po prostu mi przywalił. Od czasu do czasu słyszałem coś, muzyki na bossie to w ogóle nie słyszałem, także niestety nie wiem, czy jest epicka, ale na pewno będzie, mam nadzieję. Pewnie na internecie gdzieś będzie już niedługo tak krążyła, coś tak czuję. A, od razu powiem, jeszcze jedną rzecz, bo to już 20 minut prawie mówię, Jezus Maria, już zaraz będę kończyć.
jeśli chodzi o dźwięki. Bo jeśli jakieś słyszałem, to rozpoznałem. Wiele dźwięków jest Dark Souls 1, tak sobie powiedzmy. Także na przykład miecza chyba była akurat z Dark Souls 1. Dużo takich z poprzednich Soulsów dźwięków można sobie tam usłyszeć. Być może to zmienią, być może nie, nie wiem, zobaczymy. Także słuchajcie, to były moje pierwsze wrażenia z Dark Souls 3, jak najbardziej pozytywne. Byłem bardzo ciekaw, jak to będzie gameplayowo wyglądało i potwierdza się to oczywiście, o czym mówił praktycznie każdy youtuber po E3 z tych Soulsowych, którzy tam byli wpuszczeni na ten zamknięty pokaz i pokazywano im gameplay. No ja tutaj już mogłem sobie na szczęście osobiście pograć. Było naprawdę bardzo fajnie. Ciekaw jestem też, jak będzie wyglądało przed PvP. Fajnie jakby tam na przykład lokalnie tak zrobili, że można sobie lokalnie zawalczyć z osobami, które obok się nas stoją przy monitorach i walczą sobie, żeby na PvP to sobie ograć razem, tak żeby wiecie, pokazać. No ale na to się nie zdecydowali jeszcze nie są tego ujawnić oczywiście. A i w lewym górnym rogu jeszcze ostatnia rzecz chyba praktycznie jak mówię, bo się straszliwie rozgaduję. Albo jeszcze jedną rzecz powiem. Jezu, tyle rzeczy, co ja chcę powiedzieć. Ja wiedziałem, że ja będę godzinę mówić o 10-minutowym gameplayu. To było Przymierze chyba i było Słoneczko, Sunbro od Salaire, od Przymierza. Także w lewym górnym rogu był taki smaczek. I ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć. Jak robiliście ładowany specjalny atak, mocny, to bójcie się, jeśli chodzi o staminę. Tutaj nie ma powtórki z Bloodborne'a, że możecie bardzo dużo robić uników, bardzo dużo atakować. Nie wiem, jaka to była postać, jak ona była tutaj, wiecie, jeśli chodzi o statystyki rozłożone, jaki to był level i tak dalej. Ale jeśli chodzi o waszą staminę, to bardzo szybko można było się jej pozbyć. I ja zazwyczaj robiłem jeden, maksymalnie dwa ataki i trzeba było się wycofać, bo już się kończyła. Także tak to wyglądało, takie moje spostrzeżenie, że może być ciężko pod względem staminy. Okej, słuchajcie, dzięki wam bardzo serdecznie za uwagę. Dark Souls 3 mówię, jak najbardziej pozytywne, ja już kończę, bo to już strasznie dużo mówię. A jeszcze chciałbym zaraz sobie powiedzieć o innych grach, jakie dzisiaj ograłem, jakie widziałem i tak dalej. Ogrom. Naprawdę Gamescom jest olbrzymi i czekanie tej 3,5 godziny praktycznie w kolejce to będzie wspomnienie na całe życie. Się zapoznało kilka ludzi, fanów oczywiście Soulsów, masa ludzi w koszulkach Bloodborne w ogóle biegała na tym Gamescomie, także naprawdę super. Widać, że bardzo, bardzo dużo Souls maniaków tutaj było z różnych krajów i fajnie jest, naprawdę fajnie, polecam serdecznie. Jeśli ktoś ma ochotę, jeśli ktoś ma też możliwości, także polecam, jeśli ktoś się wahał. Dark Souls 3, raz jeszcze, fajnie, naprawdę się to wygląda. Pytajcie się, bo być w komentarzach poniżej, co jeszcze bym ciekawego mógł powiedzieć o Dark Souls 3, bo ja to najprawdopodobniej zmontuję dopiero jak wrócę. I być może wiecie, coś pominąłem, albo coś mi się przypomni i powiem to w tym moim kolejnym, bo będzie jeszcze jeden, myślę, film, tak myślę, w którym bardziej dokładnie to powiem już w domu. Tak to rozłożę bardziej na szczegóły jeszcze bardziej, jeśli można, być może o czymś zapomniałem, a jak więc się zapytacie, to mi się to po prostu przypomni. Być może tak będzie, także słuchajcie, dzięki raz jeszcze za uwagę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że film wam się spodobał, jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem. Zachęcam do komentowania, pytania o różne rzeczy, być może też byliście na Gamescomie, bo widziałem na grupie Duszy Dema, że ktoś był. Także podzielcie się, jeśli byliście, albo jeśli oglądaliście jakieś gameplaye, już nie wiem jak nagrane, ale nagrane na Gamescomie. Z Dark Souls 3. Piszcie w komentarzach swoje wrażenia, pytania i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Pa, pa. Czekamy na Dark Souls 3. A ja teraz idę wypić soczek, który otrzymałem na stoisku z Dark Souls 3 właśnie.